Witajcie, kochani! Witajcie, to ja, Lola. Witam się z wami w niedzielę. No, olewam swoją miskę. Słuchajcie, zaczynam dzień, mam ochotę na coś słodkiego, ale nie na naleśniki, więc będę robić gofry z Thermomixa. Tu są tradycyjne z dżemem gruszkowym, ja będę robić bez dżemu. I potrzebna jest mąka pszenna, ale właśnie ujrzałam, że... przypomniało mi się, że miałam uzupełnić zapas mąki, ale tego nie zrobiłam, więc zastanawiam się, bo mam jeszcze mąkę do pizzy i mąkę ryżową, mleko sojowe i jajka, więc zobaczymy, może pomieszam trochę tej pszennej, trochę tej ryżowej i tej do pizzy i zobaczymy, co mi wyjdzie. Tak, Loliczek, myślisz, że wyjdzie? I zjemy gofry. I zjemy gofry i chyba zjemy, wiecie co, z czym? Kicia ma relaks. Nie ta szafka. Ostatnio przyszły do mnie te różne miody i tutaj na przykład jest krem słone karmelowe, a to było co? Miodowe, lowe. No ale chyba spróbujemy ten słony krem. No, pomyślę, że to może być dobre, nie, Lola? Co myślisz? Zobaczymy, jak nam gofry wyjdą. Więc zaczynamy niedzielę, a potem mamy piękną pogodę, jest upał. Moja stacja pogodowa pokazuje, że wewnątrz jest 25, a na zewnątrz 39. Także idziemy na spacer. Tak? Spacer? Już zaczynasz kumać, co to za słowo? Loluś, spacer. Spacer? Spacer? Już co to spacer? Chyba trochę wiesz, bo się nawet cieszysz na to słowo, więc będzie znowu dzisiaj długi spacer. Nie wiem, czy do parku, ale pójdziemy. Co ci się to noska przykleiło? Suszarki, kłaczek daj. No, dobra. Także ja się zabieram za robotę. No hello, ja się już ogarnęłam, oprócz włosów, ale to olewam, bo przy tej pogodzie to i tak nie będą. Nie będzie lepiej. Mam shorty, mam Thompson's Apart. I oj, skleiły mi się te gofry i chyba za dużo nalałam. Dobra, zobaczymy. No najwyżej wypłynie, będę czyścić. Toster, to jest ten toster Russell Hubs, w którym ja... w którym ja robię tosty, ale on ma te wymienne właśnie w środku blaszki, które można myć i też ma jedną do gofrów. Także zobaczymy, jak wyszły gofry z mąki do pizzy i z mleka sojowego. Myślę, że będą pyszne. Ja już mam tutaj pierwszą kawkę. Kicia sobie chilluje. Lola wygląda na nią zza węgła. Tak? No chodź. Chodź troszeczkę. Chodź, bądź dzielnym psem. Chodź. No chodź. No chodź. Kiciunia. No ja wiem. Wszyscy są grzecznymi zwierzątkami, tak? A Lola by się pobawiła z kotem, ale się boi. Chodź do kota. Chodź do kota. No nie, bądź pierdolą, chodź do kota. Zobaczcie, trzęsie się i ogon macha jednocześnie. Chodź. Oho. Świetnie, dobra. Przerywam nadawanie. Dobra, ale w sumie wygląda, jakby się udał. Oprócz tego, że mi tam tyłem wypłynął. Ja chyba tego... No jeszcze chwilkę chyba mu dam. No ale pachnie ładnie, więc... No powiem wam, że wygląda, pachnie i ma konsystencję całkiem fajną. Teraz nalałam drugą porcję, troszeczkę mniej. Mam nadzieję, że tym razem mi to nie wypłynie. Zamykamy. Jemy gofra, Lola? No i do tego będą borówki i ten krem słony karmelowy. I zobaczymy. No dobra, powiem wam, że otworzyłam ten krem i to jest po prostu złoto. Jakie to jest dobre, smarowne i w ogóle jaki to ma dobry smak. Są te koronne skarby smaku. Sklep koronne.com. Oni mi to przysłali. I po prostu powiem wam, że to tutaj się robią kolejne gofry. Już jak mniej nalałam, to w ogóle zobaczcie, jak ładnie wyrosły, bo tak to jest takim plaskaczem, bo nie miał gdzie wyrastać. No i bardzo ładnie, także jestem dumna. Robię dalej, zaraz spróbujemy, nie, Lolek? Tak? No ktoś by chciał tosta chyba, znaczy tosta, gofra. Tak? No dobra, kochani, wyruszamy na spacer. Ja się będę toczyć po tych gofrach. Mimo to, zobaczcie, są spodenki z zeszłego roku. To są chyba z Zary, nie pamiętam.
No, takie są trochę krótsze, ale z tyłu nic mi nie wystaje, więc... Ok, jest mega gorąco, dlatego mam top z Oceans Apart i mam te flyaway'e, bo mówiłam wam, że ostatnio był taki upał, założyłam za krótkie skarpetki do tych NMD, które są mega wygodne i znacie ten ból, jak po prostu idziecie i ta gumka od stópki was z tyłu obciera i mam po prostu takie rany, że Ola cały czas podchodzi i próbuje mnie lizać po nich. Masakra, tak sobie obtarłam nogi, więc użyłam teraz takie skarpetki i te czarne buty, bo ja w nich zazwyczaj chodzę bez skarpetek, ale już żeby nie ryzykować. Lolek jest gotowy na spacer. Lolkuś, spacer? Idziemy na spacer? Ale bardzo nie lubi obrażeń, ani szalek, ani niczego, no ale... Mus to mus, nie Lolek? Idziemy, chodź. Oj, wróciłyśmy ze spaceru i rozpływam się. Dosłownie się rozpływam, marzę o tym, żeby wejść pod prysznic. Ja nie wiem, jak to mówię, a tobie zimno, w kotu będziesz siedzieć, tak? Śpiworze. I dzisiaj zrobiliśmy krótszy spacer. No co, z czego się cieszysz? Ja nie wiem, jak ty masz energię. Ja ledwo... Zobaczcie. Ja ledwo szłam, bo się toczyłam, a po prostu jest tak gorąco. Chyba widać, jaka jestem czerwona. Ale powiem wam tak. Bardzo pozytywne wieści są takie, że ktoś się ogarnął z ganianiem rowerów i ludzi. I generalnie już dzisiaj, jak ją wołałam, to została ze mną. Tak? Fajny ziumluwely. Mały bulterierze. No dlaczego ty chcesz mi buzi teraz dawać? Mogę tylko nagrać coś. Ale cieszenie się do ludzi, jak tylko ktoś, wiecie, idzie i o, jaki piesek, coś tam, no to Lola idzie się przywitać, nie ma że. A ty w ogóle bardzo brutalne, słuchajcie, u Loli całuski to są tylko takie brutalne z języczkiem w usta od razu. I słuchajcie, było drugie w historii siku na trawniku. Tak. Więc, no. Więc musimy wdrożyć takie regularne spacerki w ciągu dnia, no bo na razie to ją uczę, ale ładnie chodzi już na smyczy, ładnie chodzi bez smyczy, nie boi się chodzić przy ulicy, jak jeżdżą samochody, także naprawdę już wszystko mamy ogarnięte. No do ludzi się strasznie cieszy, ale co ciekawe, tylko tych, którzy ją zaczepiają. W sensie jak słyszy, o, tam właśnie jakiś piesek, tak to innych olewa. Pieski dzisiaj spotkano, pieski wszystkie większe na spacerku, więc tak z dystansem, więc piesków nie zaczepia, więc też luz, ale ten, jak raz wybiegła, bo panią zawołała, to jakiś pan jak szedł z nimi, to odszedł i mówi, przepraszam bardzo, ale ja myślałam, że to wiewiórka będzie. I się przestraszył Lolutka, tak? Przestraszyłam się. No bo ty faktycznie wyglądasz jak wiewiór mały, albo jakaś myszka. No zobaczcie. Lola, jest 40 stopni, 40 na tarasie, a ty wchodzisz do śpiworka, ja nie wiem co ci jest, masz tu kość i idź sobie pogryź chwilę, bo matka musi odetchnąć. No matka musi odetchnąć, bo ja nie mam siły, ja nie wiem, zobaczcie, słuchajcie. Wiecie, jaki kawał my przeszłyśmy? Ja zdycham, a Lola o. O, no. Po prostu, gdzie się wyjmuje bateryjki w chihuahuach? Gdzie się wyjmuje bateryjki w chihuahuach? Pokaż, gdzie masz klapkę? Gdzie jest off? Tu gdzieś powinno być, w dupce. Bateryjki, nie? Zazwyczaj mają takie pieski na baterie. Gdzie się wyjmuje Lola? Pokaż. To wyjmiemy na chwilę. Matka odpocznie, co? Nie. No. Wczoraj było chyba trzeciej, tak było w nocy. Aż Kicia się wkurzyła i zrobiła porządek. Bo Lola nie mogła iść spać. I nie mogła się zdecydować, czy chce być na kanapie, czy chce być w łóżku, czy co chce robić. I w końcu Kicia Szeryf wkroczyła i się skończyło. I wszyscy byli, siedzieli cicho. Ale długo to trwało, zanim Lola się ogarnęła. No to, zobaczcie. Tak? Twoja nora. O, a ty tam masz jeszcze dentala, ten kawałeczek najlepszy, tak? Patrzcie, patrzcie, jak jej próbuje to zabrać, to mnie próbuje gryźć małpa. Małpiszon. Zobaczcie, taki już ogryzek, ale najlepszy na świecie. Tak? Małpiszonie mały. Matkę gryziesz.
No tak ci trzymać teraz, to fajnie się obgryza, tak? Czy to obgryzione, jakby bobry to obgryzały. Jakby bobry to obgryzały, no. Dobra, masz, a ja idę wziąć prysznic. Ze mną do łazienki, chodź. No chodź. Słuchajcie, się wykąpałam, przebrałam się luźny t-shirt i mam dzienny koczek na głowie, ale jest po prostu tak gorąco, że masakra. I chciałam wam kilka rzeczy pokazać. I na przykład tak, słuchajcie, zrobiłam białe pranie, już jest wysuszone i składam. I zobaczcie, tu są na przykład ściereczki. Ja mam tak, że na przykład wszystkie ściereczki kupuję białe, bo ja nimi wszystko wycieram, wiecie, nie wiem, jak mi się rozleje kawa, wino, cokolwiek. I zobaczcie, o, ta nawet już jest dziurawa, te są z IKEA, tu są niektóre z IKEA Maxa, no nieważne. Tu są na przykład ręczniczki, którymi ja zmywam makijaż i zobaczcie, nic tutaj nie ma. A to dlatego, bo dostaję dużo pytań, jak ja to robię. Słuchajcie, ja używam tak, tego Pink Stuff, on jest z angielskiej chemii i to jest zarąbiste. Ja w tym piorę na przykład dywaniki, które mam białe, białe buty, no tak, i aha, i ręczniki na przykład. Czekajcie, uważaj Lola, uważaj. Tutaj zobaczcie, też mam ręczniki i one w ogóle mi nie szarzeją, nic się z nimi nie dzieje. Nie wiem, czy jakaś skarpetka, żeby była na prawą stronę. O, zobaczcie, wszystko jest idealnie białe. I ja biorę tak, że... sorry, Loluś. Dywanik mi zahacza. Że wrzucam jedną miarkę do bębna, do pralki. A do szuflady wlewam wanisz i jakiś płyn do prania. Obojętnie jaki. I powiem wam, że naprawdę wszystko wychodzi mega białe i zarąbiste. Zarąbiście mi się to sprawdza. A wanisz kupuję jakiś obojętnie jaki w Lidlu. Tak, Lola? Jak ci się podoba w łazience? Nie bój się, kochanie, czemu ty się boisz? Pierdółko moja mała. I tutaj jeszcze tak, będzie projekt Denko. To jest też CIF z angielskiej chemii. Te CIFy są po prostu najlepsze na świecie. Właśnie tutaj przed chwilą myłam umywalki, jeszcze tu kółeczki są z suszarki. Ale po prostu no nic tak nie domywa zlewu, wanny. No, zarąbiste są. Jak będą, to wam podlinkuję. Tutaj są te perełki Summer Vibes Lenor, które niestety już ten zapach był limitowany i jest niedostępny, ale to jest to, czego używam do pościeli, do kocy, które piorę często przez tego małego bąbla. No i to jest super, bo to mega pachnie. Podlinkuję wam w innym zapachu po prostu, bo są inne teraz. Taki będzie mały projekt Denko. Zużyłam też to mydło z Bath & Body Works. Przepiękny zapach, naprawdę przepiękny. Wybrałam go, bo podobała mi się butelka. Jest taka minimalistyczna, ale trochę w stylu vintage i ładnie wyglądała, bo ja zawsze stawiam te mydełka w kuchni przy zlewie, bo tam najczęściej myję ręce i jest przepiękny ten zapach. Jak macie ochotę na jakiś ładny zapach, to sprawdźcie sobie ten i zostawał na dłoniach i w ogóle mega. I co jeszcze? A, no i tutaj były te kapsułki Bold i one właśnie były z tym zapachem Lenor Ocean. Nie, Summer Vibes. I świetne są te kapsułki, też jak gdzieś znajdę, już ich nie ma na angielskiej chemii, ale jak gdzieś będą na Allegro, może o innym zapachu, to wam podlinkuję, bo super są, super, naprawdę super. I słuchajcie, skończyłam balsam z Emmy Hardy, już tutaj, o widzicie, wylizane jeszcze tu, może tam coś troszeczkę zostanie. No i to już jest mój kolejny słoik, był właściwie. I mówiłam wam, że teraz się skusiłam na Elemis, ten różany. I powiem wam, że dużo osób, jak go pokazałam, to mi powiedziało, że to nic takiego specjalnego. Powiem wam, że chyba wolę Emmy Hardy. Dopiero raz go wczoraj użyłam. Bardzo podobna konsystencja. Ładny zapach, ale taki mało go czuć. I nie pamiętam, słuchajcie, jak to cenowo wychodzi. Wydaje mi się, że Emma Hardy jest tańsza, jak się kupuje na przykład w Douglasie na minus 20% albo gdzieś tam. Ja to zamawiałam ze strony Elemis po prostu polskiej. No i nie wiem, będę testować, dam wam znać.
dobry produkt, dobrze zmywa, robi wszystko to co ten, ale ja uwielbiam ten zapach. Naprawdę uwielbiam ten zapach i też on bardzo dobrze działał na moją skórę. Zobaczymy jak ten się będzie sprawdzał. To jeszcze jest właśnie ta ściereczka taka, też taki ręczniczek. Fajniejszy niż Zemmy Hardy, bo Zemmy Hardy jest taka szmatka muślinowa, a ja wolę jednak ręczniczki, także no, także tak to wygląda i tyle Wam chciałam powiedzieć. I wracam do składania prania i mogę tu powyrzucać te rzeczy, bo stały i czekały, aż Wam zrobię projektenko. Tak, Loluś? Projektenko? Tak? Cieszymy się. Podoba Ci się w łazience? Może też będziesz spać na dywaniku jak sushi, co? Powiedz. Powiedz matka, nie zapomnij mi podlinkować, bo ja cały czas Wam mówię, że Wam coś podlinkuję i zapominam. Wybaczcie, ale jakoś, no nie wiem, staram się, naprawdę się staram. Dobra, idę to wszystko poskładać i pochować. Jeszcze na dowód, jak bardzo lubię ten balsam, to słuchajcie, otworzyłam szafkę, a tam drugi. Ja mówię, Boże, czy ja mam jeszcze jedno opakowanie pełne, a tu nie. Widzicie, dwa zużyte. Także będzie miejsce w szafce. Chyba Wam trzymam poprzednie, żeby pokazać, nie zrobiłam denka, nie wiem, nie mam pojęcia. No, ale naprawdę... bardzo go polecam, bardzo go lubię. Jeszcze a propos porządków, zaraz będę sprzątać toaletę, bo widzicie tutaj mega dużo żwirku kicia wykopała. A, ale właśnie tą podkładkę pod kuwetę to Wam mega polecam, bo zobaczcie, normalnie to tu było całe zasypane, bo to też trzeba opróżniać, ale po prostu to się mega sprawdza. Kolejna rzecz, tutaj rozebrałam mój poodkurzacz, który tak naprawdę jest odkurzaczem myjącym, ale ja go nieprawidłowo nazywam, no ale już wiecie, tak zostanie. I tutaj są te najlepsze na świecie chusteczki CIF, też postaram się nie zapomnieć Wam podlinkować. I tutaj wszystko, ja mu wycieram, bo ja po prostu o niego dbam jako jajeczko, bo to jest mój ukochany sprzęt. Tak, więc tutaj wszystko, te chusteczki są rewelacyjne do czyszczenia, tutaj wszystko było takie w kłakach, brudne i tutaj jest ten zbiornik na brudną wodę, który wypłukałam i tutaj filtr i wiecie co, ja to myję, a później wypsikuję tą zoflorą ogórkową, bo to jest po prostu tak fajny, świeży zapach i on się właśnie mega nadaje do takich rzeczy, które, no wiecie, po prostu tam jak stoi brudna woda, to potem się robi zapaszek. I tym jak wypsikacie, to w ogóle nic się nie dzieje i jest potem wszystko czyściutkie, także tą zoflorę też Wam na maksa polecam. A jeszcze tutaj, słuchajcie, ostatnio sobie kupiłam coś takiego w Lidlu, Klub Mate i powiem Wam, że smakuje jak rolada ustrzycka w płynie, jak wędzony ser rozpuszczony i to nie jest super jakby recenzja, także nie kupujcie tego. Lola, słuchajcie, pilnuje, żeby mi się film ładnie zrenderował. Nadal piesek jest zmęczony po spacerze, także świetnie. A ja jeszcze się zabieram za czyszczenie mojego tostera, który po dzisiejszych gofrach wygląda tak. I też użyję do tego tych chusteczek, bo serio, po prostu one tak wszystko doczyszczają, szczególnie jakieś takie rzeczy, które właśnie są przyschnięte, brudne, to one są najlepsze na świecie. Postaram się nie zapomnieć o wszystkiego podlinkować w dzisiejszym filmie. Widzicie, jak to wszystko tu jest fatalnie przyschnięte. O, nie chcę ostrości łapać. A to po tych chusteczkach tak ładnie schodzi. Potrzebuję drugiej ręki, żeby przytrzymać toster, bo on mi się rusza. Ale generalnie, o, zobaczcie, nawet tutaj. Takie wszystkie przypalone, przyschnięte rzeczy. To po prostu idealnie się doczyszczają. No dobra, i teraz efekt po chusteczkach, po czyszczeniu. No też bierzcie pod uwagę, że on ma 5 lat, ja go często używam, także no nie jest idealnie. Jeszcze on tu sobie schnie, ale generalnie zobaczcie. No jest lepiej. Pff, Lola. I Kicia. A ja wyglądam po prostu te włosy, ale słuchajcie, jest tak parno, tak duszno i jestem po prostu... cała spocona, bo sprzątałam właśnie łazienkę, sprzątałam garderobę, sprzątałam ten pokój, że tam stoi milion pudeł. Tak, ale już dzisiaj mi się nie chce tego wynosić, nie, Lolek? Piątka.
Piątka! Piątka. No, przybij piątkę. Tak do góry nogami nie wiesz, o co wychodzi. No, więc... zaraz idę zmyć makijaż i idę pod prysznic. Tak, Loluś. I zaraz będę robić makaron z tymi szparagami, które wczoraj ugotowałam z sosem serowym, nie? Zrobię sobie taką ucztę, taką michę makaronu, powiedz. Na obiad, o kolację już jest jakoś przed 19. Vlog się montuje, znaczy montuje, wrzucam. Już staram się nie robić takich przerw, ostatnio mam więcej energii. Chyba to widać i lepszy humor i mogę spać. A co ciekawe, słuchajcie, we wtorek 14 będzie truskawkowa pełnia. A wiecie, że ja przed pełnią nie mogę spać, ale jakoś ostatnio, chociaż dzisiaj to fakt, dzisiaj, ale to Lola szalała i mnie dekoncentrowała w zasypianiu, że tak powiem. No nie mam dwóch rąk, żeby was miziać. Tak, tak, kocie. No. Jestem bardzo ciekawa, co mi przyniesie, bo w zeszłym roku pamiętacie, jak było właśnie to zaćmienie i ta truskawkowa pełnia. To w ogóle mgła upadła, mega zmiany i w ogóle moje życie zaczęło się kręcić wokół zupełnie innych tematów. No, totalna zmiana, więc to się zamyka taki cykl. I bardzo jestem ciekawa, co mi przyniesie, bo czuję taki spokój i czuję takie nadchodzące dobre wibracje. W ogóle jakieś sny mam niesamowite ostatnio, no i generalnie dużo takich ciekawych rzeczy się dzieje. Także, kochani, czuję właśnie nowy przypływ energii, nowy przypływ inspiracji. Nowych ludzi, którzy są dla mnie bardzo inspirujący w życiu i generalnie tak. A miałam, jak pamiętacie, takie ostatnie tygodnie, że myślę, że mi po prostu po odejściu sushi taki opóźniony stres wychodził. No ale jakoś to udało mi się wszystko przepracować i mam nadzieję, że już teraz będzie tylko lepiej. Dzisiaj mam na buzi ten podkład Dior Forever i oprócz tego, że tu mi się trochę powycierał, to generalnie jak na ten upał całkiem ładnie się trzyma. I dzisiaj w ogóle sobie zrobiłam konturowanie tym ciemniejszym kolorem z tej paletki Kat Von D. Bo mówię wam, że nie mogę patrzeć na swoją buzię. I tak jakoś dzisiaj jest lepiej, ale ostatnio mam po prostu tak. I mega ładnie to wygląda, mimo że tu mam kitkę, jestem... rozczochrana, serio, jest po prostu jakoś tak parno, że po prostu moje włosy na wilgoć reagują tak, że wyglądają, nie ma ich co układać ani ten, bo po prostu każdy w inną stronę i się takie stronki robią w ogóle, więc chyba wracam do mojego mini kucyka z zeszłego roku. Co jest, Loluś? Co jest, kochanie? Co jest, kochanie moje? Mój lolek mały. I ty znowu po spacerze się wyspałaś i będziesz tutaj wojować po nocy i nie dasz matce spać. Ała! Nie gryź mnie tak mocno. Nie gryź mnie tak mocno, bo kicia... Ała! No kicia ci coś zaraz powie, zobaczysz. No? Szary zaraz tu zarządzi porządek, no? No? No jest kot. No jest kot tutaj. No. Kicia sobie idzie, nie może tego słuchać. Widzisz, przepędziłaś kota. Przepędziłaś kota, no. No poszedł sobie kot. I się śmieję, słuchajcie, jak graliście kiedyś w Simsy, bo czasami jak tu odkurzam, to odsuwam te schodki, a bez tych schodków to Lola nie zejdzie i nie wejdzie tutaj. I słuchajcie, tak mi się skojarzyło jak ten, jak w Simsach się Simsa wpuści do basenu i mu się zabierze drabinkę. No to on umiera i Lola ma odcięcie od świata kanapy, jak się odsuną schody, to powiedz, nie mam jak wejść, tak? Jest ban na kanapę po prostu matka robi. I ona wtedy tak stoi, słuchajcie, jak one tam odsunięte na przykład dalej, to wchodzi na nie i siedzi i się tak patrzy, no weź przysuń mi te schody, bo ja chcę na kanapę. Mądrala mała. Tak?
Ja nie wiem jak ty mówisz, po prostu jest tak gorąco, a ty włazisz jeszcze do tego swojego kopca. No. O. I po prostu, o, jak ja wam pokazałem, czy to nie jest jak wiewiórka? Jak wiewiórka, do dziupli, do nory, o. Gdzie tam ryjesz? Gdzie tam ryjesz ty, paszczurze mały? Ale jestem z ciebie dumna, że tak ładnie chodzisz. Na spacerku, na smyczy, bez smyczy. Dumna matka bardzo. Pojętna bestia jesteś. Bardzo jesteś pojętna bestia. Jeszcze żebyś zajarzyła, że się siku i kupę robi na spacerku. No na razie to wiecie, wraca tylko do domu, idzie na matę, bo jej się to kojarzy z matą. No, także dobra, ja idę. Jezus, ty spadniesz z tym zaraz, psie. Tak, idę, słuchajcie, się wykąpać, bo czuję się błę. I ten, idę sobie robić makaron. Widzieliście ten skok? Mistrz. Pies mistrz. Dobra, jeszcze w temacie, powiedzmy, sprzątania. Zrobiło się ciepło, mamy wszyscy otwarte okna i wszyscy do mnie piszą, czym się pozbyłam tych moich muszek, które nie były ziemniurkami. I pojawiło się dokładnie wtedy, kiedy zaczęły być otwarte okna i sąsiedzi też je mają. I generalnie wy piszecie, że też to macie. To są po prostu takie muszki, które wyglądają jak wielkie owocówki. Nie wiem, co to jest. W każdym razie dużo osób do mnie pisze, weź powiedz, co ci pomogło. Więc tak, nie mam od tego pudełeczka, ale to są takie płytki, one się chyba nazywają na muchy, nie pamiętam. I to się po prostu stawia tak, więc to no, nawet... No piękne nie jest, ale jakoś bardzo źle nie wygląda. Ja od zeszłego roku non-stop mam to w domu, bo jak tego nie mam, to nie tylko te muszki, ale w ogóle jakieś muchy. Tu słuchajcie, nigdy nie było, a nagle w ogóle są muchy, są komary. W zeszłym roku w windzie latem komary w ogóle mieszkały, więc no nie wiem, co tu się dzieje. Generalnie są insekty. Także jak ja mam to ustawione, mam to ustawione wszędzie w domu, w każdym pomieszczeniu. I jak to postawicie, to tak po 3 dniach się wszystko wynosi i też nic potem nie wlatuje. A jeszcze druga rzecz, która mi się sprawdziła na Mazurach, jak macie komary, muchy albo mrówki, takie jak wiecie, są wielkie muszyska, to jest taki rajd do kontaktu. Ja go ostatnio kupiłam w Lidlu, pokazywałam wam, więc jak będzie na razie mam tylko to. A jakby się pojawiło, jakoś się zrobiło, nie wiem, ciepło i więcej much takich dużych by się pojawiło, to wtedy odpalę to, kupiłam, żeby mieć w zanadrzu. Wrzucę wam linki z Allegro, tak jak mówiłam, to i to pewnie gdzieś tam w marketach znajdziecie. No mówię, jak ja to zamawiam z Allegro, nie mam pudełeczka od tego, więc będzie link, także jak już robię linki, to mam nadzieję, że o niczym nie zapomnę. Ja się zabieram za robienie obiadu i tutaj mam też paragi, które ugotowałam wczoraj i za chwilę podgrzeję je na maśle i będę robić taki sos Alfredo, czyli rozpuszczamy na patelni masło, dodajemy trochę wody z makaronu gotującego się i parmezan i to wychodzi taki wtedy sos Alfredo. Lola, no nie bój się pierdoło. To wychodzi taki sos Alfredo, tylko ze szparagami. I zaraz właśnie jeszcze się zastanowię. Chyba spaghetti by do tego najbardziej pasowało. Chyba mam ochotę na spaghetti. Właśnie nie wiem. Rurki nie. Penne nie. Nie, chyba wezmę spaghetti, to które sobie kupiłam w Biedrze. To jest linguine. No ale dobra. Powiedzmy, że długi makaron będzie pasował do tego. I o, 8 minut, spoko. I taki będzie dzisiaj obiad. A więc tu już się gotuje makaron. Tutaj rozpuszczam masło. Kroję szparagi. I dodaję, żeby się tutaj troszeczkę na masełku poddusiły. No dobra, więc tutaj już mamy szparagi. Jeszcze je troszeczkę posoliłam. Tu się gotuje spaghetti i teraz mamy parmigiano. Mam w płatkach, żeby nie musiał ścierać. Dobra. Tyle nam. Dobra, już wszystko wspomniałam, co? I teraz dodajemy jeszcze
sekretny składnik, łzy bogów, czyli woda z makaronu. I czekamy, aż nam się wszystko ładnie rozpuści. I tak wygląda mój gotowy makaron. Jestem bardzo podekscytowana, że będę go jeść. Lola cały czas mi tu towarzyszy i próbuje coś zżerać z podłogi, powiedz tak. I słuchajcie, dzięki za dzisiaj. Widzimy się jutro. Trzymajcie się ciepło.